3 stycznia 2022 roku. Nieznana historia świata. Łukasz Kulak. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Wkraczamy w kolejny nowy rok. Według wielu przełomowy dla naszej cywilizacji. A dzisiejsza audycja dotyczyć będzie historii, które według naukowców tych ortodoksyjnych, akademickich po prostu nie powinny się Wydarzyć. czyli opowiem o odkryciach, które zupełnie zmieniają nasze wyobrażenie na temat przeszłości cywilizacji, opowiem o odkryciach, które po prostu wymykają się standardowemu standardowym założeniom akademickiej nauki. Pierwsze słuchajcie, znalezisko, pochodzi z Rumunii, na jego ślad natknięto się w 1900. W 1973 roku w mieście Ajut, gdzie odkryto niezwykły artefakt, który, jak się okazało, podważa oficjalne teorie na temat przeszłości cywilizacji na naszej planecie. Według badaczy, którzy przeprowadzili datowanie tego przedmiotu, może on liczyć nawet, uwaga, 250 tysięcy lat. Tak, nie przysłyszeliście się, jest to tak stary przedmiot, według badaczy. Jeżeli chodzi o sam artefakt, to jest to obiekt zrobiony z aluminium. Historia jest tego przedmiotu taka, że na jego ślad natknęli się dwaj robotnicy podczas pracy na wybrzeżu rzeki Marusza, nieopodal miasta Ajut w centralnej Rumunii. Według Daily Mail na głębokości 10 metrów pod powierzchnią Ziemi, czyli no, dosyć głęboko, i kiedy archeologowie przebyli na miejsce, okazało się, że istnieją trzy przedmioty. Są to ogromne kości należące do jakiegoś wymarłego saka, żyjącego na przestrzeni pomiędzy 10 a 80 tysięcy lat temu. Oraz natknęli się właśnie na ten tajemniczy aluminiowy obiekt nieznanego pochodzenia. Na pierwszy rzut oka wydawało się być kawałkiem metalu wykonanym ręcznie bądź fabrycznie. Jego wymiary to 20 cm długości, 12,5 cm szerokości i 7 cm grubości. Na początku badacze pomyśleli, że był to fragment jakiegoś konwencjonalnego narzędzia siekiery na przykład, ale szybko wycofano podobną możliwość, bo po przebadaniu tego obiektu stwierdzono, że był on częścią jakiegoś systemu mechanicznego, jakiego dokładnie to oczywiście nikt nie jest w stanie dzisiaj stwierdzić. Natomiast fakt jest taki, że badania, których celem było ustalenie wieku artefaktu, dały zupełnie nieoczekiwane rezultaty. Wykazały one bowiem, że przedmiot z ajut wykonano z 12 różnych metali, a w 90% jest to. Aluminium Rumuńscy naukowcy oszacowali wiek opisywanego metalowego przedmiotu na jak mówiłem 250 tysięcy lat, jednak inni eksperci doszli do nieco innych wniosków, ponieważ według ich analiz obiekt może być nawet starszy, może liczyć nawet 400 tysięcy lat, a są też tacy, którzy zdecydowanie zaniżają wiek tego. Obiektu do 80 tysięcy więc tutaj są zdania podzielone, różne hipotezy, co też nie najlepiej świadczy o tym, o metodzie, jeżeli chodzi o datowanie tego typu przedmiotów, jest to wciąż wszystko na takim etapie dosyć, może nie prymitywnym, to, to na pewno nie, ale można łatwo te datowania zakwestionować jak się okazuje TechTimes.com podaje informację że aluminium w formie metalowej zaczęto produkować jakieś 200 lat temu więc no to już sam fakt świadczy o doniosłości tego znaleziska że jest to niezwykły obiekt, który w ogóle wyprzedza wszystko co zostało na temat aluminium powiedziane w naszej historii Aluminium w historii ludzkości od zawsze odgrywało bardzo istotną rolę. Tutaj trzeba powiedzieć, że ceramika wytwarzana przez dawne kultury była produkowana z gliny bogatej w ten pierwiastek. Wśród cywilizacji mezopotamskich używano aluminiowych soli do preparowania barwników i medykamentów, a w czasach starożytnych aluminium było niezwykle Ważnym pierwiastkiem wykorzystywanym przez najbardziej zamożne i wpływowe kręgi osób było ono cenione bardziej niż złoto, które jest w zasadzie kruche i ogólnie w starożytności, oprócz roli takiej dekoracyjnej, to samo w złoto samo w sobie po prostu nie odgrywało ważniejszej roli. Pomimo tego oficjalnie przyjmuje się, że aluminium jako metal nie został odkryty do 1800 roku. Dzieje się tak dlatego, że aluminium nigdy nie występuje w naturalnej formie metalicznej. To też trzeba warto podkreślić. Oczywiście no, jakie pytanie narzuca się jakie było zastosowanie tego przedmiotu z Rumunii? No tego oczywiście nie jesteśmy w stanie w ogóle. Dociec. To znaczy, istnieją teorie bez potwierdzenia. Na przykład, historyk Michał Wittenberger stwierdził, że mógł być on użyty jako część podwozia pochodzącego z samolotu Messerschmitt Me 262, który był w użyciu podczas II wojny światowej. Tak więc, jak widzimy, są całkiem ciekawe przesłanki wskazujące na to, że przedmiot pełnił faktycznie jakąś funkcję techniczną w jakimś obiekcie technicznym. Ale szczegółów tutaj oczywiście nie sposób do dzisiejszego dnia dociec. Więc kwestią otwartą pozostaje, do czego konkretnie służył i kto zaprojektował ten obiekt. Jeżeli założymy, że obiekt ma faktycznie 250 tysięcy lat, czy może jest nawet starszy, nawet jeżeli ma on, słuchajcie, mniej, tak jak jeden z badaczy tam uznał, że. Jego wiek może dochodzić do 80 tysięcy lat, to i tak mam ewidentny dowód na to, że w prehistorii już działy się bardzo fascynujące rzeczy, zupełnie pomijane, jeżeli chodzi o oficjalny nurt naukowy. No, niestety, tak to jest w tej nauce, że wiele odkryć, o wielu odkryciach się nie mówi, ponieważ są one niewygodne dla tej oficjalnej sztampy. Jaka panuje obecnie w akademickiej nauce, ludzie, ludzie po prostu, którzy pracują dla uczelni, dla jakichś instytucji naukowych, jeżeli mam na myśli archeologów, czy tego typu specjalistów, po prostu oni wolą przyjąć tą oficjalną narrację swoich instytucji, swoich szefów, żeby po prostu nie stracić pracy, żeby utrzymać swoje stanowisko. No ale to, o czym mówiłem, ten obiekt w Rumunii to nie jest jedyny tego typu obiekt, bo są inne, na przykład w Rosji. Góry Ural, zlokalizowane na terenie Rosji, to góry stanowiące granice pomiędzy Europą i Azją. I jak wynika z przeprowadzonych badań w przeszłości, na opisanych terenach działy się rzeczy co najmniej nieprawdopodobne z punktu widzenia dzisiejszych teorii naukowych, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacji na Ziemi. O co chodzi? O, o, o to chodzi, że w 1991 roku w okolicach brzegów rzek. Kozim, Narada i Balbaniu na terenie Rosji odkryto bardzo małe przedmioty w kształcie takich spirali, jak widzimy tutaj na zdjęciu, których pochodzenie do dzisiejszego dnia nie jest jasne. Według naukowców te tajemnicze obiekty mogą być pozostałością po kulturze, która zdolna była do produkcji nanotechnologii. Najbardziej szokujący jest jednak fakt, że znalezione obiekty mogą liczyć nawet do 300 tysięcy lat. Czyli kolejne przedmioty, które. Tutaj mamy na zdjęciu te różne cewki, spirale, które no, nikt, żadna pr prymitywna kultura, która jaka żyła te 300 tysięcy lat temu nie była w stanie e, wytworzyć. To jest, to, to jest oczywiste. Spirale, także cewki, ale jakieś uchwyty, inne nie, niezidentyfikowane bliżej rzeczy odnaleziono podczas prac geologicznych powiązanych z ekstrakcją złota w górach Ural według analiz prowadzonych przez Rosyjską Akademię Nauk zlokalizowaną w mieście Syktywkar. największe z obiektów wykonano z miedzi i mierzy około 2,5 cm, podczas gdy najmniejsze składają się z Wolframu i Molibdenu, a ich długość wynosi 1,010 cala. No to ja jestem ciekaw, w jaki sposób nawet starożytne cywilizacje, przedstawiciele starożytnych cywilizacji mogli coś takiego wykonać tak precyzyjnie i w takiej, w takiej skali. To jest naprawdę niesamowite, i też warto tutaj nadmienić, że wiele z tych przedmiotów odzwierciedla tak zwaną złotą proporcję. Tutaj taką spiralę na tym zdjęciu widać, która liczy według naukowców nawet 300 tysięcy lat. Kształt tych przedmiotów sugeruje, że są one wyprodukowane sztucznie, no bo ciężko tutaj wyobrazić sobie, żeby ktoś mógł coś takiego zrobić ręcznie, powiedzmy za pomocą nawet nie wiem czego. I te przedmioty oczywiście naturalnie w takiej metalowej formie w naturze nie występują. W rzeczywistości stwierdzono, że obiekty są bardzo podobne do takich samych miniaturowych elementów znanych we współczesnej nanotechnologii. Choć niektórzy twierdzili, że te maleńkie struktury są jedynie resztkami pozostawionymi po rakietach testowych, odpalanych z pobliskiej stacji kosmicznej PLESEC, to według raportu Instytutu w Moskwie ustalono, że są one zbyt stare, by pochodzić. Z nowoczesnej produkcji. W 1996 roku dr Matwejewa z centralnego departamentu badań naukowych, geologii i eksploatacji metali szlachetnych w Moskwie napisał, że mimo tysięcy lat składniki są pochodzenia technologicznego. Kawałki te znaleziono na głębokości od 10 do 40 metrów, nie, przepraszam, do 40 stóp, czyli od no, mniej więcej 3 do 12 metrów, czyli jest to dosyć głęboko, co oznacza, że w ujęciu geologicznym wiek tych przedmiotów może sięgać nawet do 318 metrów. Tysięcy lat, od 20 tysięcy do 318 tysięcy lat to jest oczywiście no, niesamowite, tak? Artefakty badano w czterech różnych placówkach naukowych w Helsinkach w Sankt Petersburgu i w Moskwie. Niestety wydaje się, że dalsze badania nad tymi drobnymi strukturami wydają się być zakończone, ponieważ w 1900 w 1999 roku zmarł dr Johannes Fibak, główny inicjator prac badawczych nad tymi przedmiotami. Fibak to był znany pisarz niemiecki na temat m.in. UFO, A warto tutaj wspomnieć, że on z zawodu był naukowcem, to znaczy studiował na Uniwersytecie w Würzburgu. Paleontologię, fizykę, astronomię i geologię jest na przykład współodkrywcą krateru Azuara w Hiszpanii, pracował jako geolog też w zakresie ochrony środowiska, więc nie jest to byle jaki człowiek, jest to bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o tą Sferę taką alternatywną, jeżeli chodzi o tego typu odkrycia naukowe, no bo są to odkrycia jak najbardziej naukowe, tylko że przez naukę, przez naukowców w ogóle te informacje się nie są publikowane. To jest, to jest, to jest, to jest jakaś pomyłka kompletna. Natomiast, z tego, co mi wiadomo, to takich artefaktów, słuchajcie, o pochodzeniu technologicznym z tak zamierzchłych czasów jest więcej. Natomiast, tak jak mówię, brakuje ludzi, którzy tego typu informacje by nagłaśniali. Więc, to, że na Ziemi w zamierzchłej przeszłości istniały bardzo zaawansowane. Cywilizację nie ma według mnie najmniejszych wątpliwości. Problem w tym, że kiedy przechodzi do konkretów, to jak mówiłem, rzadko kto ma odwagę podjąć się próby opublikowania własnych badań lub przybliżenia chociażby badań swoich kolegów po fachu, którzy ewentualnie takimi rzeczami gdzieś tam mogli się, mogli się zetknąć. Dlatego też często informacje na temat pozostałości po dawnych kulturach są fragmentaryczne i tak naprawdę nie znane samym naukowcom, bo oni wszystkiego przecież, wszystkich prac ze wszystkimi teoriami nie zawsze się zapoznają. Sam z doświadczenia wiem, że jest tak, że na przykład jeżeli jakieś informacje nie są zgodne, z oficjalną nauką, z oficjalną teorią, to naukowcy bardzo często takie informacje odrzucają, nawet się z nimi nie zapoznając wcześniej, więc to jest bardzo, bardzo powszechny przykład postępowania ludzi, nauki, z kwestiami, które po prostu nie mieszczą się w zakresie akademickiej nauki. Jest to wielka szkoda, a jeżeli ktoś. Ma jakieś wątpliwości, no bo mogą być, słuchajcie, no, mogą być osoby, które na przykład mają wątpliwości ci do tego, co powiedziałem, tak? Ktoś może nie wierzyć, chociaż tutaj z wiarą to, co powiedziałem, nie ma nic wspólnego. Ktoś może być sceptyczny. Słuchajcie, sprawdźcie sobie dwie rzeczy. Stal damasceńska to jest stal, która. Była produkowana w starożytności, dzisiaj próbuje się ją odwzorować. Oczywiście są próby, mniej lub bardziej udane, natomiast co jest ciekawe, że ona przypuszcza się, że produkcja stali damastańskiej rozpoczęła się jakieś 300 lat przed naszą erą. To są oczywiście oficjalne założenia i żeby była jasność, to, to nie jest żadna, żaden, żaden dogmat, tylko po prostu mówię to, co gdzieś tam w sferze tej naukowej się obraca. Tak? I co jest ciekawe, że ta stalda ona jest niezwykle twarda. W 2006 roku odnaleziono w niej nanorurki, co tłumaczy jej wytrzymałość i twardość. Natomiast co jest ciekawe, że do dnia dzisiejszego. Nikomu nie udało się dorównać do oryginału. To znaczy, że te produkty stali damascyńskiej współczesne nie dorównują tym z przeszłości. Więc w jaki sposób, tak na prosty rozum, tak, w jaki sposób ludzie gdzieś tam w starożytności potrafili zrobić coś, czego my dzisiaj nie jest, do czego my dzisiaj. Nie jesteśmy w stanie dorównać. To jest pierwszy przykład, taki z brzegu. Natomiast drugi przykład to jest na przykład z, z Indii. Pochodzi on z Indii. Nie wiem, czy kojarzycie kolumnę z Delhi, która powstała między 402 a 415 rokiem przed naszej ery. Co ciekawe, ta kolumna z Indii, która znajduje się w stolicy tego kraju, w Delhi. Ona nie poddaje się korozji od jakichś 1600 lat. Tak? Stoi sobie tam w, w, tych, w tym deli i nic się nie bierze, żadna, żadna korozja, żadna rdza. Szacuje się, że kolumna waży ponad 6 ton. Dawniej na jej szczycie znajdował się posąg garudy człowieka ptaka, który uważany był za rumaka Boga wisznu. Kolumna oczywiście pokryta jest różnymi inskrypcjami. Zawarte są tam różne daty. Najstarszy tekst napisany jest w sanskrycie i pochodzi z czasów dynastii Guptów. Natomiast, co jest ciekawe, to jest to, że ona jest, ta, ta kolumna faktycznie jest op, odporna na korozję pomimo ciągłego narażenia na wpływ środowiska zewnętrznego. Przez wieki dla naukowców było to zagadką, w jaki sposób ta kolumna nie rdzewieje. To znaczy nie rdzewieje. To Tam jest pewien nalot rdzy, powiedzmy 1,2 mm, tak, minimalny, który chroni przed, jak się okazuje, nawarstwieniem się kolejnych warstw tej tak? natomiast jakby nie patrzeć, tak jak mówię, to ta rdza po prostu nie postępuje, nie ma czegoś takiego, że cały czas ta, ta kolumna rzewieje. i przez lata była to niezwykła zagadka dla badaczy, którzy nie potrafili na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego tak się akurat dzieje. No i okazało się, że po przeanalizowaniu składu i struktury tego metalu, i też warstewki rdzy na jego powierzchni, okazało się, że ta odporność na korozję związana jest z wysoką zawartością metalu w metalu fosforu, który pełni rolę katalizatora przy tworzeniu cienkiej, zwartej warstwy produktów utleniania, chroniącej powierzchnię metalu przed wpływem czynników środowiskowych czyli był to jak najbardziej, jak się okazuje, świadomy zabieg tych twórców tej kolumny, dlatego że na przykład tego typu przedmioty są też odnaj odnajdywane w, na przykład w świątyniach. Są elementy architektoniczne, które również są pokryte oczywiście jakąś tam minimalną warstwą rdzy, ale one dalej, ona dalej się tam na tych obiektach nie rozwija. Natomiast, jak się okazuje, był to zabieg jak najbardziej przemyślany, bo wcześniejsze obiekty tego typu były pokryte rcą w zdecydowanie większym stopniu. Czyli ci ludzie musieli wiedzieć, że fosfor działa w ten sposób, że chroni ten metal. Skąd oni to, słuchajcie, wiedzieli? Czy trafili na, nie wiem, no, był to przypadek, czy nie, ciężko. Ciężko oczywiście tutaj na to pytanie odpowiedzieć, natomiast no, wszystko wskazuje na to, że było to jak najbardziej celowe działanie. Oni, ci ludzie musieli o tym wiedzieć, że tak, tak czy inaczej, że fosfor chroni przed korozją produkty pochodzenia właśnie takiego metalicznego. Natomiast teraz przytoczę tekst specjalisty, który zajmuje się właśnie tego typu technologią, wyrobami metalicznymi. Uwaga, poziom technologiczny starożytnych Indii pod wieloma względami daleki był od współczesnego, ale faktem jest, że w IV i V wieku Indie były jednym z dwóch najbardziej rozwiniętych ośrodków metalurgicznych ówczesnego. Świata. A warto wspomnieć, że stal damaseńska wywodzi się oryginalnie z Indii. Oczywiście nowoczesna technologia zna sposoby wytwarzania nierdzewnej stali, ale są one całkiem świeżej daty. Znana nam technologia dopiero w XVIII wieku umożliwiła roztopienie rudy żelaza do stanu płynnego, a nawet wtedy wchodziły tu w grę jedynie ważące kilkadziesiąt kilogramów bryły. Nawet dziś trudno uzyskać, o ile to w ogóle możliwe, niepodatne na korozję żelazo metodą prostego odlewania na wolnym powietrzu. Tymczasem indyjscy metalurdzy najwyraźniej opanowali tę sztukę już w czasach Imperium Rzymskiego. I no i moim zdaniem jest to dużo mówiące ten opis, dlatego że pokazuje, że te wcześniejsze cywilizacje wiedziały naprawdę znacznie więcej niż nam się w ogóle może to wydawać i tak myślę sobie, że w obliczu dzisiejszej sytuacji, jaką mamy, to znaczy tak naprawdę zastoju, braku rozwoju jakiegokolwiek, technologia też się przecież nie rozwija, to być może powinniśmy zwrócić się, być może ci specjaliści powinni zwrócić się właśnie ku czasom starożytnym i tam próbować odnaleźć jakąś fizykę czy chemię. Która dziś jest nieznana. Nie są to wcale żadne jakieś tam dziwne historie, o których mówię, bo są osoby, które ludzie, którzy osiągnęli bardzo dużo korzystając właśnie z wiedzy starożytnej. Być może niedługo nagram audycję o jednej z takich osób niezwykłych, żyjących w czasach państwa. Watykańskiego w XVIII wieku. Także starożytność może naprawdę bardzo dużo nauczyć, jak się okazuje. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie obfitował w liczne nowe odkrycia archeologiczne i różne tego typu. Że nie będzie to stagnacja, jak była to jak miało to miejsce do tej pory, także bardzo dziękuję już za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć.